Cześć, siemanko, witajcie. Mamy 6 marca roku pańskiego 2021, a ja witam was z autostrady A2 na wysokości prawie już Warszawy, z całą załogą, z Szymkiem, z Pawłem, z Kubańczykiem, Wojtkiem, z Damianem i z Robertem. Zobaczcie, taki wesoły bus, takie wesołe przywitanie, a my jedziemy sobie dzisiaj w gości. A gdzie w gości, to na pewno będzie albo na miniaturce, się sami domyślicie, albo zobaczycie sobie, gdzie jedziemy, a jedziemy daleko. Daleko spotkamy się z Arturem, z Milenką z formacji Fenomen, między innymi. No nie będę ściemniał, jedziemy do Emilki, jedziemy do Andrzeja i do Pienka na Plutycze. I będzie wesoło. Będzie wesoło. Na pewno w drodze powrócimy. Jak się uda, to coś nagramy na powrocie. Tak, jak się uda. A teraz na razie trzeba się zachowywać, żeby nie wpaść w boto. Pyskiem zwłaszcza. Siema, mordy i łobuzy i wariaty. Zobaczcie, tam kilku łobuzów, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy u Emilki. Emilka zaraz przyjdzie. Tak jak powiedziałem, z prezentem na Dzień Kobiet. Kabanosa kawałek daj. Przekupimy skurwisyna. Robert, otwórz tutaj to wszystko i karton wyłóż na bok, bo musimy to wyciągnąć. Zaraz mi właściciel opierdoli. Chodź, Karol, chodź. Pas pierdolił, ale odważny pies, no w dupę. Ja ci kabanosem tutaj, a ty mi tak. Zobaczcie, no. Kabanosa chciałem dziadowi dać, zobaczcie jak uczy. No. To dziadek dał dla Agienka. Odłóżcie na bok. A gdzie was to z Lublina na Podlasie przywiało? Jest Jemilka, słuchajcie. Tu jeszcze koledzy są z nami razem. Nie chcemy tutaj ci za dużo robić bałaganu, Emilka. Mam nadzieję, że wiesz. Grzecznie, spokojnie. Bez żadnych papierosów, nikt nie będzie palił. Chłopaki, weźcie ten. Chodź, Artur. Weźcie ten garnek, Emilce powiem co i jak. Można? Tak. Dobra, wchodźcie. Dzień dobry, panie. I wszystkiego najlepszego z okazji dla kobiet, to mi ci przywiozę takiego, wiesz. Aha, dziękuję. Powiedz, co ty zanieś. Ja ci wszystko powiem więcej, o co tu chodzi. Chodźcie, chłopaki, bo nie chcemy tu czasu tam dużo, Emilii. Gdzie ci to postawić, powiedz? Na ziemię. Na ziemię, słuchaj, tak żebym ci tu otworzył. Połóż się na klatce na razie, co? Ja jej pokażę co i jak, nie? Słuchaj, Emilka, ja tego już nie używałem dłuższy czas, bo myśmy tutaj wylęgali bażanty sobie w tym, nie? Mhm. Tych jajek, co grałem, o tych kokinach żadna nie miała, niestety. Słuchaj, tu jest jakaś instrukcja od tego. Tu jakieś są rolki, które te jajka się obraca, ale jak to mama robi, ja dokładnie ci nie powiem. Tu masz, zobacz, jakieś napisane to wszystko jest, nie? Kaczki, indyki, gęsi, bażanty, kuropatwy, przepiórki. Emu, strusie, nie wiem, emu, strusie chyba nie chowasz. No nie, jeszcze nie. No, i to trzeba jakieś to wszystko sobie rozszyfrować. Mhm. Rudnik, inkubator, metodą chyba prób i błędów. No. Musisz to sobie jakoś zdziałać, ja to ci wiesz. Ile dni, ile co. Zresztą w internecie jest teraz wszystko, także wiesz. To się po prostu podłącza do prądu. Do prądu, z tyłu masz kabel. Mhm. Wkładasz te jajka. Tylko tu musisz teraz to rozgarnąć, bo mi się wydaje, z tego co ja kojarzę, z tego co wiem, to tutaj powinno się w to nalać wodę, wiesz? Tu powinna być woda, bo jak kura siedzi, to ma odpowiednią wilgotność. A ta woda też musi jakoś delikatnie parować sobie tutaj. I z tego co ja kojarzę, jak pamiętam, o to dłuższy czas zresztą bażantów teraz bierzemy, wiesz, mamy bażanciarnię, woliarnię u siebie, ale robimy, bierzemy już duże wylęgnięte, nie? Takie 3/4 jak są duże, wiesz, nie? I przestaliśmy wylęgać te bażanty. Wiem, że chyba powinno się co jakiś czas otworzyć i ruszyć, wiesz, po to są te rolki. No tak, to na pewno. Żeby te jajka się przekręciły. Też pod sobą tam przy tego. I miały tą, wiesz, odpowiednią wilgotność. No. Tu się też tym wszystkim ustawia, do prądu tylko podłączasz. Ale to już musisz sama sobie dokładnie rozszyfrać, ja dokładnie powiem, bo ja tego nie robiłem. Tylko mama to robiła, nie? Metodą prób i błędów. Podejrzewam, że pierwsze może ci się wylęgnie 50%, później, wiesz, no jak dojdziesz do tego, jak to zrobić, a co będziesz lęgnęła u siebie? No ja się spodziewam jajek pawi, gdzieś tam jak będzie cieplej w maju. Fajnie. Kaczki, bigusy. Ja ci powiem, że trochę mój błąd, bo się tak spieszyli i tutaj wybieraliśmy się, ta pogoda była taka paskudna. I mam te znajomych, którzy mają różne jajka, zielone jakieś, różnych takich ozdobnych odrobił. Nie pomyślałem, bo mogę też ci przywieźć, nie? Też silki, araukany i takie tam różne, także... Damy radę, nie jest aż tak daleko. Autostrada trochę dalej była, ale słuchaj, no i tak, przecież my wyjechali 8:20 chyba? Dopiero zamknęło się, poprzątało wszystko.
na ten, także słuchaj, dasz radę, ogarniesz temat na pewno. Dziękuję. Jeżeli, no przodem, przodem, proszę cię, przepuść. Jeżeli możemy się przejść, zobaczyć twoje króliki czy tam kozy, cokolwiek nam możesz pokazać, to... O! No i mamy spod Lublina serek, od krofiego mleka, o, rano wow. Wyciskany, także bardzo świetnie, proszę zyskać. Jeżeli nie oglądasz kanału, to subskrybuj. Jaką podróż wam minęła? Powiem ci, żeśmy tak błyskawicznie pędzili. Widzę właśnie nasz ten. Co? Miałeś światła chyba włączone. Dlaczego? Światło. Włączyło się gdzieś tam coś? Nie, ale właśnie zastanawiam się czego. Odbija się słońce. A. Patrz, zobacz. Pewnie teraz nie ma. No. Sposobem to i chłop między portkę kalesony narobił. O, widzisz, ale tego masz naprawdę. Właśnie teraz robimy już stodole miejsce, bo się zagęściło od maluszków. Jest tego naprawdę ogroma. A powiedz mi, i co masz małych? A powiedz mi, Emilka, masz jakieś ten? Na przykład jest najmniejsza, jaka się urodziła, ja miała 800 gram. Ja powiem ci, że nie mam z kozami dużo czynienia, raz jest z cielekami. Normalnie to pozdrów widzów tutaj, proszę. Ode mnie, od Emilki. Normalnie jakieś tak 3 kg koźle ma. Czyli ta miała 800, to malutka była? Tak, zaraz ja pokażę jej rówieśnika. Pokaż się, to ci zdjęcie zrobię. Będziesz miał na tego na Instagram. Tozi. To jest koźlątko urodzone w tym samym dniu co ona. O, zobacz jaka różnica. Także tak powinno wyglądać. Nie, no ona, tak, ja ona... Się fajne takie miniaturki są. Ale uszy to masz chlapnięte jak ten, Misiu Szatek. Ona była 4. Daj widzą buziaka, ładnie, o tu daj buziaka widzą. Poliza mnie po nozie? Poliza, bo ona będzie cyca szukać. Daj cyca. No to może. Agrołonia, ta cycka. Jak prawdziwy rolnik. Przystało, nie, faktycznie dużo mniejsza jest, wiesz? No ten dobra, posadzimy, będzie, bo się tam będzie mała. Znaczy ona została odrzucona przez mamę, w ogóle ją muszę karmić i tak dalej. To ile w sumie teraz sztuk masz tych kuzek? Nie mam zielonego pojęcia. Czy jakby tobie ukradli, to nawet nie wiedziała. Bym zauważyła. Aha, bo ten jest Franek, Józef, Stefan i ten, brakowałoby Robercika. Jak osoby w rodzinie, tak? Patrzysz, nie liczysz ich, tylko a babci nie ma, a tego wujka nie ma, tak? Czyli oni normalnie są, kolczykowane jak krowy, nie? Tak. Przyjmij lucha. Lubisz jak je zabija krowę pod spodem? Krowy lubią tak pod spodem. To też zależy od kozy, niektóre to można wszystko z nimi robić, a niektóre to... Możesz mnie wydoić i tyle. Ale masz dojarkę czy ręczne to? Dojarkę. Specjalną na dwa takie te, nie? Tak. Dla tych, co nie wiedzą, mówię, że kozy się dwoje, z dwóch się doi. Kozy się doi do jajka. Ale jak jest pogoda, nie wychodzą, nie ten, nie? Nie wariują. Sól mają do lizania. I powiedz, Emilka, ten, nie chcę tu im za bardzo rozgradać robić. I tak ile mleka sobie doisz dziennie? No teraz się nie doi, bo wszystko maluchy wypijają. O, tu jeszcze ciekawostka. Niebieska koza. O, to chyba to od Gienka pewnie chyba. Nie ma nic wspólnego z Gienkiem. Ej, ale ścianek idą. Nie wychodź, wejdą z powrotem, daj spokój. Sobie sianku zjedzą. Wejdą z powrotem, nie będziemy tu im ten za dużo niepokoić. Niebieska koza po niebieskiej krowie. No ale faktycznie zobaczą. Ale masz, Emil, panie koziołek. Coś niebieskiego. Krowę masz. Królika, kurę, kozę. Nie przeszkadza, tak sobie wyjdą, Emilka? One wejdą z powrotem? Czy musimy nagonić ich? O, widzisz? Nauczono. Żeby krowy się tak słuchały, to było dobrze, nie? Ty. A jaki z tego rozumiesz? Zmień na kozy, Artur. A masz krowy, Artur? Ja mam tylko krowy. Masz 5 sztuk, no. 5 sztuk, no. I też robi tak sery wasze mama jego, jak to Emilka robi, nie? Emilka sama robisz, czy mama też pomagać tam, znaczy też tam babcia? Ja sama. No, teraz mam taką jedną HF-kę dostałam. A, i tutaj ten kurnik, żeście zrobili na ten. No, fajny. Bryczka jest. Teraz zaprzęgnąć jakieś dwa koniki i napierać, Artur. Sobie rozumiesz. A, widać Herefordy, widać. Na tym się znam, to wiem, że to Hereford. Jakieś żeś kulturalne maskę założyłeś. Ja do kamery nie mógłbym masce mówić, by mnie nikt nie rozumiał. Słuchaj.
też oczywiście wiadomo, że trzeba zapłacić. I tutaj całe to twoje, one tu se wszystkie chodzą tutaj? Tutaj tylko 8, bo one tutaj zimują, a na lato bywa, że tam pół kilometra dalej. Ale to masz jakąś przyczepę do wożenia? Jest, zobacz. No ma, coś. A, dwukółka. Nie, bo jak kupowałem jałówki, wiesz, tam w Bogówku, na tej hodowli, to mają taką fajną przyczepę dużą. Wjeżdża, ona się na tłokach kładzie na ziemię, krowy sobie wchodzą, podnosi i jedzie, nie? Ja nie wiem, czy Pronar tego nie robi czasami. Nie? Ale bombki. O. Jakie bombki? Jak się śmieje, gryzą czy nie? Popatrz, nie pomyślałem. Koniu, nie przyniosłem dla ciebie cukru, bardzo cię przepraszam. Nie, konie nie jedzą cukru. Koń, jest, to jest zabójstwo dla kopyt. Cukier. Owiec trzeba było przynieść. Cukier? Mamy worki, ale to ten. No. Jak ma na imię? Sky. A ja myślałem, że... Skyu, daj buziaka Robertowi. Robert, chodź, daj się buziaka Sky. Nie, nie. Ale powiem ci tamten kary, czy jak dobrze mówię kary? Kto? No tamten, jasny. Siwa. Siwa, siwy. Herefordy to chyba bydło spokojne, jest takie bardziej... Tak, ja właśnie takie chciałabym mieć tak wyrąbane na życie jak one. Ale powiedz, oni tu całą zimę chodzili, nie? Tak, tak. Całą zimę? Całą zimę. No to w sumie... Kurde, u mnie się cielak, słuchaj, HF się urodzi, a moja matka okrywa jego takimi kocami. W oborze! Możemy wejść, no. W oborze, w oborze. Który zaryzykuje, żeby mu odpiął jajek nie popieścił? Jeżeli mogą, oczywiście. Ja ile razy? Ja już mam dzieci, to mogę zaryzykować. Kurde, a mówili Kargule i Pawlaki, że koń to przeżytek. A jeździłeś kiedyś na koniu? Nie. Pode mną kobi się zarwał człowiek. Ej, to wiesz, ty musisz pojechać na Podkarpacie ze mną, to bez tego co na Instagramie, taka dziewczyna też. To ona ma koń. To chyba będzie musiał jakiegoś Shetlanda dla mnie. A, tak, chyba na tycykę posadzimy. Mustanga, daj spokój. Ale faktycznie spokojne. I te krowy to naprawdę, tak jak powiedziała Emilka, mają na wszystko wyrąbane, zobacz. Mają te cielaczki jakie fajne. Ale jak ją sierść zapuścił, nie? No bo dlatego, bo zimą siedzą tutaj, słuchaj. A powiedz Emilka, ile tu było na maksymalnie, na minusie? 28 było. Tak. No to tak raczej bym powiedział. Śnieg trzeszcza ale... pod nogami, nie? No, porządnie. Z drugiej strony to w lecie one mają gorzej. A teraz jest, taka, ja tak, teraz jest taki czas, że czy krowy, czy ten to lenieją teraz, nie? Taki jest taki czas. Najlepszy czas na czyszczenie, słuchajcie. Jak ktoś chce teraz czyścić sobie zwierzaki, to... Nie, ale hydrant masz taki fajny pod ten. Możesz tam, ten, Emilka, tam... Pompę. No to kupaliśmy, ale to zamarza przy -5 już. O, to też problem, nie? Zerze już. Tu ładnie stoją, akurat Robert zrobi zdjęcie z mojego ze 3 zdjęcia tutaj. Chodźcie, wejdźcie sobie tutaj. Ko Emilki, to koniki nam tutaj będą z boku stały. Żebyś nie była zasunięta, Emilko, chodź tutaj bliżej. No tak zazdrosny jesteś, ja wiem. Co zdjęcie będziemy robić? No jak, no chodźcie tu razem. No, tak, powiedzcie też, Emilka może bardziej tu w prawo, co? Może by weszły, chodźcie. Artur, Damian. Może tak przykusować? O, tutaj bliżej to. Chodź siwy, chodź. Chodź siwy. Chodź do poty. No i fajnie, że Emilka nas przyjęłaś, super. Ja z tą kamerą na głowie. Czekaj, zdejmij. Czarna ziemia i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tu wam właśnie pokazuję, gdzie wjeżdżamy i za chwilę jesteśmy mordy u Andrzeja. Teren zabudowany. Plutycze. Całe życie z wariatami. O, musi jaki tutejszy. Pomachajcie ładnie do kamerki, bo... Mamy na dzielnie! Dobra!